że jest to mikser cyfrowy, najmniejszy format, jaki w tej chwili jest znany. Dwukanałowy wlot, dwa wyjścia lewa-prawa, zasilacz zewnętrzny, jeśli chodzi o podstawowe parametry. Regulacja czułości na wejściach 2 z boku. Do obejrzenia z tyłu, czyli wloty XLR-owskie typu combo, możemy gniazdkiem jackowym tutaj się podłączyć z gitarą, albo, tak jak w tej chwili mam podłączony mikrofon, oraz gniazdo ethernetowe. To jest gniazdo do sieci typu CAT5, po to, żeby rozszerzyć ilość mikserów do 8, tym samym uzyskując jak gdyby wariant 16-kanałowy, przy czym jeden mikser może służyć jako sumaryczny, czyli wszystkie obejmujące dotychczas kanały i przypisać. A teraz więcej szczegółów dotyczące możliwości i operowania tym mikserem. Więc na załączonym obrazku przy pomocy tych przycisków z prawej strony możemy wybierać poszczególne zjawiska, jakie tu następują. A na przykład cofamy się tak do profile, czyli jak jest to skonstruowane o tym enkoderem, tutaj naciskamy. I profile, które sobie zapisujemy do pamięci urządzenia i możemy to wykorzystać do kanału pierwszego jako pierwszy, drugiego drugi. I tu cofamy w tym momencie do następnej funkcji, którym są obróbki wejścia. Wejście mamy albo dual mono, albo stereo, czyli na przykład klawiaturę łączymy tutaj na te dwa wejścia. Albo też mamy wersję całkowicie mono, każde niezależne. Jeżeli potrzebujemy podłączyć mikrofon pojemnościowy lub D-Box, możemy przejść do funkcji o załączenia fantomu 48 V. O, przykładowo naciskając, już mamy włączone, a teraz go z powrotem wyłączamy. I przyporządkowujemy tu jeszcze do każdego wyjścia nazwę. Do tego kanału można na przykład napisać zmienić o jako A kanał lub kanał B lub jak ktoś chce w literkach typu od 1 do 9, jak ma sobie kto ochotę ułożyć. To jest, wracamy do kolejnej opcji, która istnieje, to są efekty. Efekty, tu mamy przykład delaya, który pracuje do 350 milisekund i oczywiście mamy możliwość regulowania powtórzeń. Będzie to można wykorzystać za chwilę do gitary na przykład, jakieś krótkie lub dłuższe, coraz zwiększające, to za chwilę do tego przejdziemy. No i na wylocie urządzenia znajduje się sumaryczny equalizer, czyli korektor, który ma 4 punkty, jeśli chodzi o częstotliwości do wyboru, dobroć i poziom. Poziom jest... Za chwilę przejdziemy do niego, tu częstotliwości, o, dla przykładu. I przechodzimy do funkcji na przykład poziom. I tu przyciskiem do plus 6 dB lub, za chwilę to będzie nam słyszalne na mikrofonie, o minus 18 dB. Jest bardziej płaski dźwięk. Wracamy do jakiegoś liniowego bardziej ustawienia i przechodzimy do dobroci filtru, który ma bardzo szeroką gamę, od 0,4, czyli szeroko na razie, i do bardzo, 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 bardzo wąskiego wariantu z raz, dwa, trzy, aż do 20. Bardzo szeroka gama możliwości, jeśli chodzi o uzyskanie efektu wąskiego lub szerokiego filtra. Wracamy do czułości i możemy jeszcze i teraz możemy z tego urządzenia wyjść. I tak obrabiamy, akceptując każdą funkcję przy pomocy tego enkodera, naciskając. I teraz następna funkcja, która jest do wykorzystania, sesje. To jest bardzo dobra rzecz. W tej chwili jest pusty ekran, dlatego że sesję zapisujemy podczas czy występów, prób, różnych wariantów, które przy pomocy tej z boku umiejscowionej kasety SD możemy zapisywać. Ten zapis ma jedną wadę, mianowicie nie bierze pod uwagę efektów, nie bierze pod uwagę proporcji, natomiast zapisuje dwa oddzielne kanały. Resztę obrabia się przy pomocy komputera w programie DAW i ustawiamy w ten sposób, że przykładowo czteroosobowa ekipa, która wykorzystuje 8 kanałów, przykładowo, może być zmasteringowana przy pomocy komputera w warunkach i nawet domowych.
Tu jest odtwarzanie, jeżeli ktoś by potrzebował funkcji, ale to jest oczywiście w momencie, kiedy ta karta jest użyta. Niestety nie mamy pod ręką w tej chwili. Następna wersja, preferencje. Czas funkcjonowania na przykład wyświetlacza i chwileczkę, tu wrócimy do opcji o jaskrawości ekranu. Proszę bardzo, widoczna jest rzecz. To jest wtedy, kiedy są warunki takie czy inne na scenie, powiedzmy bardzo małe światło i się przyda lub za duże. Następna wersja, administracja, to jest oczywiście format dysku, który używamy, karty, która z boku jest montowana. Potem jest przy pomocy tej funkcji o, możemy skasować wszelkie ustawienia, które istniały i tu akceptujemy jeszcze raz, żeby było i będzie od nowa, tak jak fabryka ustawiła. I wracamy. Każdy kanał, czyli jedynka i dwójka, może mieć swój opis. O, i tu wystarczy przy pomocy czy liter, czy innych wariantów cyfrowych zapisać, komu jest przyporządkowany. Załóżmy klawisz, gitara i tak dalej. Potem przejdziemy do efektów. Bank posiadający efekty, oczywiście przyciskamy jak zwykle. Tu mamy do wyboru large, czyli długi hall. Mamy równie dobrze średni hall i small hall. Następnym typem jest bez lub delay. Na temat delay już wspominałem, jakie on ma możliwości, za chwilę do tego przejdziemy. I tu jest wstępnie ustawione na 50 milisekund, taki króciutki. Tego typu efekt daje, albo na przykładzie przesunięcia czasowego. Idziemy dalej. Ilość odbić będzie regulowana dowolnie i możemy zwielokrotnić ilość jeszcze odbić tutaj. No. I ten efekt oczywiście jest do usunięcia na rzecz innego, na przykładzie te które posiadają typu hall, są nieregulowane, jeśli chodzi o czas opóźnienia i inne parametry. W związku z tym po prostu jest to uproszczona wersja, która z powodzeniem może na wokal czy na inne rzeczy służyć. Sam mikser można zamocować, jak na załączonym obrazku jest na przykładzie na statywie. Tę płytkę, która trzyma się do statywu, przymocowany jest mikser, można odkręcić. I taki mikser można położyć w tym momencie na jakimś stoliku. Proszę bardzo, maleństwo, prawie do kieszeni. Dla porównania gitara. Życzę wszystkim użytkownikom, którzy zdecydują się na zakup tego, szukania możliwości do wykorzystania w różnych warunkach. Na pewno jest to przydatne na próbach, na małych imprezach, przykładowo gitara plus wokal dopuszczone do tego. Wchodzimy wtedy prostym rozwiązaniem, czyli lewa prawa na podstawowy system odsłuchowy, a osobisty odsłuch można uzyskać przy pomocy tego mini gniazdka jackowego ze słuchawkami. Nie ma tutaj możliwości regulacji w samym mikserze poziomu tych dźwięków tego, z tych słuchawek. W związku z tym zalecam słuchawki posiadające własne gałeczki do poziomu, regulacji poziomu natężenia dźwięku.